Dawaj, Kuba, przeprowadzka. Zobaczcie, Kuba chce mi wejść za plecy, będzie się wspinał, więc ja nie mogę zostać w tej pozycji, tylko staram się dać krok w tył od razu, tak? Bo jeżeli zostanę tutaj, to Kuba się wspina, tak? I tu już będzie ciężko wybronić. Więc jeżeli nawet jestem w takiej pozycji, to staram się wrócić i teraz idę w górę, daję krok w tył i łapię za swój piszczel. Tutaj od razu teraz kombinuję, jak kolano trochę sobie uwolnić i szukam podchwytu. Idę do pozycji bocznej. O. Jeżeli on trzyma moją kostkę, to sobie uwalniam najpierw piętę i przechodzę dalej. I z tej pozycji chcę iść wysoko, kolanem aż do jego głowy i łapię jego głowę. Tak? Na początek mogę sobie ustabilizować pozycję boczną, ale jeżeli widzę, że jest okazja, tak, to sobie z tej pozycji zaczynam sięgać i przechodzę głową w drugą stronę. I tutaj, gdy Kuba nie zabierze tej ręki, to ja sobie ją poprawiam, tak żeby ona poszła na jego szyję. Idę klatą, przytrzymuję, łapię sobie brawo i będę szedł do duszenia. Tutaj, jeżeli potrzebuję sobie poprawić, to teraz mogę łokieć troszeczkę przesunąć, żeby było bardziej na jego szyi i idę do duszenia. Tak? Tutaj, jak on jest na boku, to staram się iść klatą w stronę jego ręki i mój łokieć idzie delikatnie tutaj w górę. Tak, żeby być bardziej na jego tętnicy i wtedy mam dobre duszenie. Ale jeżeli na przykład on będzie wyjmował rękę, to wtedy idziemy do innego duszenia. W tej pozycji cały czas pilnuję, tak, żeby tutaj wyjść, żeby on tą nogą nie zarzucił tu. Więc staram się wyjść na wstecznym i idę do tej pozycji. Tutaj oczywiście nie spadam na matę, nie próbuję zrobić czegoś takiego, bo on zaraz mnie zepchnie, więc stabilizuję pozycję w ten sposób. Odwróć się. I teraz. Czasem te kolano gdzieś jest tam za głęboko czy coś, jak to sobie walczę o to, wychodzę kolanem, idę do podchwytu. Jak on jest blisko na przykład, mocno tutaj obejmuję. Czasami jest mało miejsca, więc sobie walczymy o to. Walczymy o ten podchwyt. Tak? Jeżeli tu już złapałem podchwyt, mogę jego nogę skierować w stronę maty, przechodzę na drugą stronę, głowa obok głowy, idę klatą pod jego pachę. Jeżeli nie trzyma mojej nogi, to już sobie wychodzę, tak? Idę do pozycji bocznej. Tutaj oczywiście staram się z tej pozycji unieść jego bark wysoko, wjeżdżam nogą, tak? I teraz moja druga noga wchodzi. Hop. I sobie blokuję jego głowę, jego rękę sobie blokuję w ten sposób. Przechodzę teraz na drugą stronę. I teraz, gdy Kuba czuje i wyjmuje na przykład rękę, nie, z tej pozycji, to ja zjeżdżam sobie niżej. I tutaj omijam jego rękę. No on na pewno będzie chciał odpychać moją szyję. Tak? Więc ja chcę jak najszybciej dostać się gdzieś tutaj, żeby mu było trudno wejść na moją szyję. I teraz mogę sobie połączyć ręce w ten sposób, jak tam wolicie. I zjechać troszeczkę niżej. I teraz duszę samą jego szyję odwrotną gilotyną. Jeszcze raz. Więc tutaj, na wstecznym. Wychodzę dalej, zmieniam, on wyjął rękę, no ja teraz muszę uważać, bo on na 100% będzie chciał mnie odpychać, więc jeżeli macie jeszcze tą rękę wolną, kładziemy się na jego głowę i staramy się tą głowę też utrzymać w miejscu, bo on będzie starał się ją wyrwać, odepchnąć mu. Więc tutaj głowa jak najbliżej, teraz zjeżdżam niżej. Okay? Teraz muszę sobie połączyć ręce, nisko biodra, zaciskam biceps i mam duszenie. Ja tutaj zjeżdżam od jego klaty, jak najbardziej pod jego brodę. Okay? I ważna rzecz, jeżeli ręka jest za płytko włożona,
prawdopodobnie nie będzie ruszenia. Będziecie musieli zmienić. Więc w tej pozycji, jaki jestem, i tutaj staram się unieść jego głowę i tą ręką wejść dość głęboko. Potem przy brawo mogę sobie poprawić, ale jeżeli chcę wejść do tej odwrotnej gilotyny, no to to jest super pozycja, bo ja teraz sobie żebrami odepchnę jego brodę i już tutaj mam dobrą pozycję do duszenia. Ja leżę praktycznie na jego głowie, na jego policzku. I teraz tylko wystarczy, że będę zjeżdżał coraz niżej. Napinam biceps i mam duszenie.